pierwszego dnia się dosyć mocno stresowałam, ale później już mi przeszło i myślę, że je dobrze napisałam. Dzisiaj zdawałam egzamin z języka niemieckiego i było bardzo łatwe. Historia była dużo prostsza niż myślałam, że będzie, a na polskim trochę się nie zmieściłam w miejscu na wypracowanie, ale ogólnie myślę, że poszło mi raczej dobrze. Jaki temat mieliście wypracowanie i co napisałaś? Czy uważam, że marzenia mają sprawczą moc i trzeba było napisać rozprawkę i uzasadnić tezę. No i napisałam, że tak uważam i poparłam to różnymi przykładami literackimi, więc... Na przykład? No na przykład książką Stary Człowiek i Morze albo Kamieniami na szaniec. W zadaniach otwartych mieliśmy opisać, w zadaniu siódmym, mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto jest czytać literaturę klasyczną, a nie literaturę nowoczesną, a w zadaniu dłuższym mieliśmy opisać dwie książki, w których pokazane jest to, że marzenia mają ogromną moc, a bez marzeń nie da się osiągnąć nic. Jak się czujecie po dzisiejszych egzaminach? Bardzo dobrze, część humanistyczna świetnie poszła, więc... A ty? Ja też dobrze, też mi dobrze poszła część humanistyczna. Całkiem nieźle, myślę, że był łatwiejszy niż w zeszłym roku. Ciężko było ściągać? Nie próbowałam, więc nie wiem. Może koleżanka odpowie na to pytanie. Ile wydałaś na przekupienie komisji? No trochę poszło, całe moje pieniądze z komunii, szczerze mówiąc. Łącznie przystąpiło do egzaminu 105 uczniów, w tym była 14 cudzoziemców i 28 uczniów z różnymi innymi dostosowaniami typu osobna sala, albo dyslekcja, albo inne tego typu. Przygotowałam się do egzaminów robiąc repetytoriów, też notatki czytałam i korzystałam też z lekcji. Część językowa w polskim, nie wiedziałam niektórych słów. I nie mogłam znaleźć w słowniku też. To było z biologii. Tam było takie pytanie, jakie choroby wynikają przez bakterie. No i tam były bardzo do siebie podobne odpowiedzi, dlatego tak było troszeczkę trudniej wybrać, jakie jest prawidłowe. Dzisiaj pisałeś test z języka polskiego. Jakie były pytania? Były dwa pytania otwarte i reszta pytań zamkniętych. Pytania zamknięte raczej nie były trudne, były raczej takie... Można było się domyślić odpowiedzi, a pytania otwarte też nie sprawiły mi trudności. Było pytanie, było trzeba potwierdzić bądź zaprzeczyć tezie, że marzenia mają siłę sprawczą. Największy problem chyba z datami na historii jednak, bo no, to jest chyba zawsze najcięższa sprawa. A na polskim, wydaje mi się, że polski był dosyć łatwy, temat też był chyba przychylny uczniom i taki, że każdy mógł coś bez problemu napisać, więc z polskim nie miałam żadnych problemów. A tobie co sprawiło problemy? Problemów jako takich nie miałam, ale jestem też bardzo zadowolona z rozprawki. Temat był bardzo ciekawy. Trzeba było napisać, czy marzenia mają moc sprawczą. Dokładnie. I napisałam o krzyżakach i o Starym Człowieku i Morze. Ile ci to zajęło? Około godziny. A trudność sprawiła mi z części przyrodniczej, bo nie zrozumiałam polecenia z chemii i z fizyki. Zawsze występują drobne problemy, dlatego że jako jedna z nielicznych szkół mam uczniów cudzoziemskich, a ponieważ dla Okręgowej Komisji jest to znaczna rzadkość, no to zawsze są pewne kłopoty, ale dość szybko udało się je rozwiązać. Natomiast poza tym nauczyciele pracujący w zespołach nadzorujących byli perfekcyjnie przygotowani do pracy, więc wszystko jest świetnie. Rano o 9:00 zaczęła się pierwsza część egzaminu, właśnie skończyłem drugą, czyli polski. Dobrze. A z czego pisałeś pierwszą? Pierwsza część była z WOS-u i historii. Jak myślisz, jak ci poszło? Raczej dobrze. Najtrudniejszy element to było kodowanie, ale
więc zakładam, że raczej zdobyłem wszystkie punkty. Podczas tych egzaminów niedobór czasu nie stanowił żadnego problemu, żadnej trudności. Czasu spokojnie wystarczało. Ja miałem go nawet ponad. Egzaminy, myślę, że wcale dobrze poszły. Starałam się nie stresować, ponieważ wiem, że kiedy stresuję się, wszystko wylata z głowy. Dlatego starałam się skupić się na tym, co jest napisane. Z geografii nie było aż tak dużo pytań, ale dzisiaj pisaliśmy angielski i musieliśmy napisać list do koleżanki ze Stanów, że wzięliśmy udział w programie kulinarnym. Było sporo tekstów, gdzie trzeba było wstawić jakieś wyrazy w odpowiedniej formie. Myślę, że raczej było prosto.